Środa, 22 września 2021 roku, godzina 13:18. Akurat zatrzymałem się na tak zwaną porę obiadową. No i widzę w powiadomieniach w telefonie, że Bartek Z pisze tak. Roman Adamczyk, jarzysz tak samo jak wierzysz. No i Bartek Z oczywiście potem napisał drugi komentarz za chwilę, gdzie zapomniał zmienić konto, no albo robi to celowo, ale moim zdaniem zapomniał zmienić konto, żeby mi przypomnieć to, co niby rzekomo już kiedyś mi przypominał, więc zobaczmy, co takiego chciał mi przypomnieć. Pod fałszywym kontem Renata Odrobina. Odrobina czego? Bzdur, a więc tak, i kłamstw. No właśnie, w jego stylu zaczynać od nazwiska. Adamczyk, nie mów, że twoje śledztwo doprowadziło cię do WC. No i kiedyś ja mu zwróciłem uwagę, właśnie, i to już nie raz, kilkanaście razy zwracałem uwagę temu Bartkowi Z, żeby mi, jak pisze po nazwisku, to się pisze przez per pan, bo tak przynajmniej uczono w szkole. No i zobaczcie, co teraz po tylu razach, co mimo wszystko zawsze pisał mi zawsze po nazwisku, teraz znowu pisze mi po nazwisku i co pisze? Adamczyk, nie mów, że twoje śledztwo doprowadziło cię do WC. Właśnie spuściłeś w nim swoje nietrafione dochodzenie. Serio? Karamba. Postscriptum. Gdy piszę o tobie, to zawsze z szacunkiem i po nazwisku. Pamiętaj. No więc jeszcze raz siebie się, Bartek, zapytam. Czy ty, jak chodziłeś do szkoły, to nie było u was polonistki? Bo przeważnie kobiety uczyły języka polskiego. Nie mieliście w ogóle języka polskiego, czy za granicą się uczyłeś języka polskiego? Bo ja, jak chodziłem do szkoły i w polskiej tradycji, wiem, że uczono, że jak się do kogoś, z kimś się nie jest na ty, i się do kogoś zwraca, a nawet w Polsce jest taka tradycja, można powiedzieć, że nawet jak się kogoś nie zna dobrze, to nawet jak się używa imienia, to się mówi na przykład panie Andrzeju, tak, panie Romanie, panie Tadeuszu. Jak z kimś się już bardziej jest żyty, no to się mówi normalnie po imieniu. Ale gdy się używa samego nazwiska, to w szkołach polskich uczono, że jak się do kogoś zwraca po nazwisku, to właśnie się okazuje szacunek, to się zwraca przez per pan. Natomiast jak się tylko od razu do kogoś zwraca po nazwisku, to jest to brak szacunku. Także widzisz, Bartek, bzdety piszesz, bzdury takie. Nie wiem, czy taki smarkacz jesteś i teraz po prostu w szkołach polskich inaczej uczą kultury, czy po prostu no taki jesteś tutaj kiepski krętacz. To tyle, takie krótkie nagranie, jak właśnie ludzie pod fałszywymi kontami wypisują. Także się teraz nie dziwię, jak ktoś mi napisał z komentatorów, że na kanale u Alberta tyle łapek w górę, a u ciebie jest mało. No bo niestety, no, u mnie ludzie nie wypisują pod różnymi kontami i dlatego jest tak mało łapek, a być może nawet nie ma w ogóle. Dobrze.